Na Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest czwartek, 4 lutego, minęła godzina 21. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Dobry wieczór. Zobaczmy, co w programie. Zamieszanie wokół mobilnych zespołów szczepiących dla seniorów. To jest droga przez mękę. Osoby rejestrujące u nas tych pacjentów nie widzą, że ta osoba chciałaby, żeby taki zespół przyjechał. Mieszkańcy zbulwersowani przebiegiem prac na ulicy Świętego Wawrzyńca. Widzi pan, jak wyglądam, nie? Cała w błocie. Tragedia. Z mojej strony tragedia. Zobowiązaliśmy wykonawcę do poprawy stanu tych przejść. Szczepienia seniorów w całym kraju trwają już od prawie 3 tygodni. Wśród osób starszych często pojawia się konieczność, by pomóc w dojeździe, czy nawet zaszczepić osoby najbardziej schorowane w domu. Choć na te okoliczności wprowadzono już odpowiednie rozwiązania, to ich dostępność pozostawia wiele do życzenia. Jak przygotować się do szczepienia, gdy nie możemy sami na nie dojechać, sprawdzał Piotr Kotwicki. To są wszystkie numery, których wydzwaniałam. Pani Ewa stara się zorganizować szczepienie swojej 96-letniej teściowej. Termin udało się znaleźć, ale pojawiło się pytanie, jak ją zaszczepić. Pierwsza myśl, wyjazdowe szczepienie w domu. Tu jednak punkt szczepień nie miał dobrych wieści. Nie mają, może będzie zorganizowane. Stanęło na ekstremalnych rozwiązaniach. Rodzinnie jakoś trzeba będzie się zmobilizować i z 4. piętra osobę w wieku 96 lat trzeba znieść na, nie wiem, czy na krzesełku. Jak mówi teściowa, chodzi z laseczką. Dopiero od nas pani Ewa dowiaduje się, że może zamówić transport do punktu szczepień z miasta pod numerem telefonu 61 646 33 44. Powinni pomóc. Mogę podać tutaj. Pani Ewa dziwi się, że o tym, jak zorganizować dojazd teściowej, nie usłyszała ani od lekarza rodzinnego, ani na rządowej infolinii, ani w punkcie szczepień. Jeżeli mamy trudności w poruszaniu się, transport na szczepienie zorganizuje nam samorząd. Kiedy są już zapisani na szczepienie, wtedy my jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie transportu z domu naszego klienta, naszego mieszkańca, do punktu szczepień na terenie oczywiście miasta Poznania. Ważne, żeby rozdzielić te dwie grupy. Skorzystanie ze szczepień prowadzonych przez zespoły wyjazdowe możliwe jest tylko w przypadku osób obłożnie chorych i niewychodzących z domu. Taki zespół wyjazdowy powinien posiadać każdy punkt szczepiący, który w naborze zadeklarował taką możliwość, a zrobiła to zdecydowana większość punktów szczepień. To jednak też nie odbywa się bez problemów. Okazuje się, że jeżeli na szczepienie zapiszemy się przez rządową infolinię, SMS-em czy przez internetowy formularz, to naszego zgłoszenia, że potrzebujemy szczepienia w domu, nie otrzyma punkt szczepień. Taki problem ma na przykład szpital tymczasowy MTP, który dysponuje zespołem wyjazdowym. Bardzo prosimy, że osoby, które rejestrują się poprzez elektroniczne konto pacjenta lub infolinię, o napisanie bądź zadzwonienie do nas, że taka jest potrzeba. Jeżeli wybieramy się na szczepienie na targi, seniorzy muszą pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Zmienił się numer telefonu do rejestracji w punkcie szczepień w szpitalu tymczasowym MTP. Teraz trzeba dzwonić na numer 61 677 10 11. Do tego numeru telefonu jest rozdzielonych kilka osób. W związku z tym mamy nadzieję, że to będzie trochę sprawniej przebiegało. Poprzedni numer telefonu ulega awarii. Przedstawiciele szpitala na MTP mówią, że zgłoszeń cały czas jest bardzo dużo. Proszą więc o uzbrojenie się w cierpliwość. Piotr Kotwicki, Puls Dnia. Nieoficjalnie baseny i kina mogą zostać otwarte w kolejnym etapie odmrażania gospodarki. Jutro rząd ma przedstawić program luzowania niektórych ograniczeń. Emil Górny zajmuje się tematem. Z Emilem mamy już połączenie. Dobry wieczór. Powiedz proszę, czy wiadomo, które dokładnie branże będą mogły liczyć na otwarcie? Dobry wieczór. No nieoficjalnie mówi się właśnie o pływalniach, basenach, ale także między innymi o teatrach czy kinach. Oczywiście, jeżeli chodzi o teatry i kina, tutaj musiałoby być daleko idące ograniczenia, nawet do 25% całej widowni. Natomiast, co ważne, raczej obejście smakiem muszą restauracje. Prawdopodobnie jutro nie dowiemy się na tej konferencji, że restauracje będą mogły wrócić do jakiegoś działania. Prawdopodobnie także
kluby fitness także nie będą mogły jeszcze wrócić do normalnego działania czy do funkcjonowania, chociaż częściowego. Natomiast co ważne, i o tym mówił wicepremier Jarosław Gowin już kilka razy, prawdopodobnie od 15 lutego być może zostaną otwarte hotele, jednak rząd chciałby połączyć właśnie otwarcie hoteli także z powrotem większej liczby uczniów do szkół, dlatego żeby ograniczyć tak zwane późniejsze ferie, na które mogliby Polacy zacząć wyjeżdżać. Natomiast co także ważne, jutro mamy te wszystkie informacje poznać. Dzisiaj zatem na konferencji prasowej poznaliśmy informacje na temat programu szczepień, Narodowego Programu Szczepień, tym razem jeżeli chodzi o nauczycieli. I właśnie nauczyciele, którzy są przed 60 rokiem życia, od poniedziałku będą mogli się zapisywać, a w piątek być może zostaną zaszczepieni. Posłuchajmy, o czym dziś na tej konferencji mówił minister Michał Dworczyk, który odpowiada za Narodowy Program Szczepień. W najbliższą sobotę, 6 lutego, trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, około 120 tysięcy dawek tej szczepionki trafi do naszego kraju, a następnie do końca lutego, zgodnie z dokumentami przesłanymi przez tę firmę, do Polski powinno trafić łącznie około 1 000 000 sztuk szczepionki firmy AstraZeneca. Proszę Państwa, w poniedziałek rozpoczną się zapisy dwoma kanałami w wersji elektronicznej tych nauczycieli i tych opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli zaszczepić się teraz przeciw COVID-19. Właśnie pojawiło się sporo wątpliwości, dlaczego akurat to nauczyciele mają być zaszczepieni preparatem od AstraZeneca, który jest, można powiedzieć, najmniej z tych wszystkich, którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, skuteczny. A to dlatego, że jeżeli chodzi o skuteczność szczepionek na koronawirusa, no to w przypadku Pfizera i Moderny mamy ten poziom ogłoszony na powyżej 90%. Natomiast jeżeli chodzi o preparat od właśnie firmy AstraZeneca, tutaj jest to na poziomie 60%. Jednak ministerstwo i także eksperci odbijają piłeczkę, że to i tak jest bardzo dużo. No i oczywiście te wszystkie szczepionki powodują, że przy ewentualnym zakażeniu można go przejść po prostu łagodnie. Jutro poznajemy szczegóły dotyczące zmiany obostrzeń, zmiany listy obostrzeń. No a od poniedziałku nauczyciele mogą się zapisywać na szczepienie. W piątek te szczepienia, w przyszły piątek mają już ruszyć. A wszystkie oczywiście niezbędne informacje także jutro na naszej antenie. A za dziś dziękuję. Emil Górny relacjonował Państwu te ważne informacje. Dziękuję za szczegóły. Od tego tygodnia otwarte są galerie handlowe i muzea, ale na zniesienie całkowitego lockdownu czekają wciąż przedsiębiorcy branży gastronomicznej czy branży hotelarskiej. Czy pomoc dla nich ze strony państwa i samorządów jest wystarczająca? O tym między innymi w otwartej antenie mówili goście, politycy Szymon Szynkowski vel Sęk, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Szejnfeld, Koalicja Obywatelska. Gdzie tutaj logika? Jak mogą to zrozumieć przedsiębiorcy, że pozwala się funkcjonować sklepowi, gdzie przebija się dziennie kilka tysięcy ludzi, a nie są to sklepy tylko spożywcze, bo one są również przemysłowe, a na przykład w tym samym obiekcie przez tygodnie nie mogli pracować przedsiębiorcy, na przykład zegarmistrz czy szewc. Albo sklep, w którym sprzedaje się obuwie i torebki i w którym dziennie przebija się kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Dziennie, a nie kilka tysięcy osób. Więc tutaj nie ma żadnej logiki. I to, co boli moim zdaniem przedsiębiorców, to jest właśnie brak logiki w decyzjach rządu. Pomijam oczywiście także brak podstawy prawnej, skutkiem czego państwo polskie moim zdaniem będzie płaciło miliardy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na piąte w skali Unii Europejskiej, jak chodzi o stosunek do PKB, i szóste, jak chodzi o kwotę nakładów, wsparcie dla gospodarki świadczone przez rząd. To jest zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego wsparcie na poziomie 75 miliardów dolarów w tej chwili, z czego wypłacono już niemal 200 milionów złotych. Dla
przedsiębiorców. Kolejne tarcze antykryzysowe obejmują kolejne obszary działalności gospodarczej, a więc przedsiębiorcy ci, którzy rozliczali się uczciwie z urzędem skarbowym, podatkowym, z ZUS-em, zatrudniali na umowę o pracę, w dużej skali z takiego wsparcia państwa mogą korzystać. Oczywiście też prawem przedsiębiorców jest domagać się odszkodowania i to sądy ostatecznie rozstrzygną, czy to odszkodowanie jest im przynależne, natomiast nie jest to bardzo duża skala w tej chwili zgłoszonych pozwów. Otwierają się muzea, ale teatry i kina nadal pozamykane. Świat kultury walczy o widza w sieci i czeka na zgodę na otwarcie. O tym, jak aktorzy radzą sobie z tą trudną sytuacją, rozmawiałem z dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu, Maciejem Nowakiem. Zobaczmy fragment. Instytut Teatralny uruchomił właśnie w tych tygodniach na prośbę wielu osób ze środowiska aktorskiego telefon zaufania taki psychologiczny, bo wiele osób po prostu nie radzi sobie w tej straszliwej sytuacji. To już ponad 11 miesięcy niepewności. Ja nie twierdzę, że sytuacja branży teatralnej jest gorsza niż jakiejkolwiek innej. To oczywiście dotyka to nieszczęście wszystkich naszych współobywateli, wszystkie nasze współobywatelki. Ponieważ znam trochę lepiej tę branżę teatralną, więc relacjonuję, że sytuacja w naszym środowisku jest absolutnie dramatyczna. No to jeszcze pandemia koronawirusa w liczbach. Mamy blisko 6,5 tysiąca nowych przypadków w kraju, poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne 444 zakażone osoby. W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły 6496 nowych przypadków koronawirusa, w tym 545 w Wielkopolsce. W naszym regionie najwięcej zakażeń przybyło w Poznaniu i powiecie poznańskim. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących zmarły w sumie 444 osoby, w Wielkopolsce 42 osoby. Większość, bo aż 27, chorowała jedynie na COVID-19. Do tej pory w kraju wykryto ponad 1,5 miliona zakażeń, zmarło ponad 38 tysięcy osób. Droga przez mękę, a dokładniej droga przez błoto. Tak wygląda teraz rzeczywistość mieszkańców ulicy Świętego Wawrzyńca na Jeżycach. Sama ulica jest przebudowywana i zamieniła się w wielki plac budowy. Nowa droga połączy ulicę Niestachowską z Kościelną, co ułatwi komunikację w tej części miasta. Ale na razie prace budzą duże emocje wśród mieszkańców. Błoto, hałas i ciężki sprzęt tuż pod oknami. To codzienność mieszkańców ulicy Świętego Wawrzyńca na poznańskich Jeżycach. Droga jest przebudowywana. Oni sami chcieliby dojść do swoich domów suchą stopą. A przede wszystkim bezpiecznie. Ulica zamieniła się w wielki i nieogrodzony plac budowy. Skargi od mieszkańców zebrali osiedlowi radni. Poinformowali o swoich problemach urzędników, ale ich zdaniem nie przyniosło to rezultatu. Mieszkańcy toną w błocie. Praktycznie chodzą między ciężkim sprzętem, który tu co chwilę przejeżdża, koparki, wycinka drzew, to wszystko się dzieje praktycznie wokół mieszkańców. Za przebudowę ulicy odpowiedzialna jest Miejska Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wczoraj szlak dla pieszych nieco zagęszczono. Dzisiaj na Świętego Wawrzyńca można zobaczyć też specjalny pojazd czyszczący ulicę. Zobowiązaliśmy wykonawcę do poprawy stanu tych przejść. Ma on wygrodzić tymczasowe chodniki i zmienić oznakowanie w taki sposób, aby piesi jednoznacznie mogli zorientować się, którędy mogą się poruszać. Szersze i bezpieczniejsze przejście dla pieszych ma powstać po zasypaniu wykopów pod kabel energetyczny. To ma nastąpić w najbliższy piątek. Widzi pan, jak wyglądam, nie? Cała w błocie. Dla mieszkańców ulicy Świętego Wawrzyńca dotychczasowe działania to wciąż za mało. To, co oni teraz robią, to tragedia jest. Sami widzicie, jakie buty macie, no to jest samodoczny. Na moje buty nikt za to nie zapłaci, na przykład. A powinni jakieś płyty betonowe poustawiać dla tu lokatorzy, także powinni pomyśleć w jakikolwiek sposób. Kompletnie, no nic nie zabezpieczyli, nic kompletnie. Nie idzie chodzić w ogóle, hałas od samego rana, nic nie dbają. Ulica Świętego Wawrzyńca w części Jeżyc po przebudowie nieco zmieni swój bieg. Wciąż wyjazd z niej będzie na ulicy Kościelnej, ale tym razem bliżej tunelu kolejowego. Jej drugi koniec będzie zaczynał się przy Niestachowskiej. W ramach inwestycji powstaną też chodniki, droga rowerowa, przystanki autobusowe, zjazdy do posesji, oświetlenie i kanalizacja deszczowa.
Przebudowa ma potrwać do końca tego roku. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia. Call center oszustów na wnuczka działało pod Poznaniem. Policja zatrzymała 4 osoby w tej sprawie. Policjanci z Poznania zatrzymali 3 kobiety podejrzane o oszustwa metodą na legendę. W podpoznańskiej miejscowości zlikwidowali call center, z którego oszustki działały. Równoległą akcję przeprowadzili policjanci z Berlina, którzy na terenie Niemiec zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę odbierającego od pokrzywdzonych pieniądze. Grupa oszustów rezydowała pod Poznaniem, ale działała na szkodę obywateli Niemiec. Oszuści kontaktowali się z osobami w podeszłym wieku mieszkającymi w Niemczech. Podawali się za urzędników albo za członków rodziny. Mówili, że ktoś z ich bliskich uczestniczył w wypadku drogowym. Prosili o pieniądze, by ich krewny nie trafił do aresztu. Wyłudzili w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy euro. Podejrzane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także zarzut oszustwa na szkodę osób starszych. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia. Więcej na ten temat na portalu wtk.pl. Tam także oczywiście więcej informacji z Poznania i z regionu. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Protest rodzin pacjentów i pracowników zakładu opiekuńczo-leczniczego w Gnieźnie. Nas zostawcie w spokoju. Bo nie chcemy burzyć tego, co zostało stworzone przez 40 lat. Jest szansa na kompromis. To jest pozostawienie mieszkańców, bo oni są dla nas najistotniejsi, w tym samym miejscu. Porozumienie, które gwarantuje pracownikom wszelkie przywileje, jakie by pracowali. Zabytkowy Park Drwęskich na Wildzie odnowiony za ponad 5 milionów złotych. Dokonano również nasadzeń, które uzupełniły tutaj tą przestrzeń parkową. Kolejne dni przyniosą ze sobą duże zmiany w pogodzie. Najświeższe informacje przygotowała dla Państwa i już teraz przedstawi Agnieszka Wolicka. Dobry wieczór Państwu, czas na informacje pogodowe, a one dość zaskakujące. Temperatura będzie spadać i zima jeszcze się z nami nie żegna. Spójrzmy na najbliższe godziny. One z łagodną temperaturą, 4 stopnie poniżej zera w nocy, w ciągu dnia 1 stopień na minusie. Do tego duże i całkowite zachmurzenie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Oczywiście marznące, bo temperatura nie przekroczy 0 stopni. Ale te kolejne dni to nie tylko duże i całkowite zachmurzenie, a zatem bardzo pochmurne dni z opadami śniegu i śniegu z deszczem, ale też z wartościami, które wyraźnie spadają. Osiągając nawet 11 stopni poniżej zera w poniedziałek o poranku. W ciągu dnia też niskie wartości. Niedziela minus 6, poniedziałek minus 9 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a więc niewielki wzrost w ciągu doby. No, a na koniec mogę Państwu zdradzić, że ten przyszły tydzień ma przynieść nam wartości rzędu nawet 20 stopni poniżej zera w nocy. A zatem przygotujmy się na falę porządnego zimna. Dziękuję za to spotkanie z serwisem Meteo. Do zobaczenia. Zabytkowy park na Wildzie zmienił swoje oblicze. Ławki, leżaki, plac zabaw czy nowe schody zyskał Park Drwęskich u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Górnej Wildy. Ile kosztowała ta metamorfoza i co jeszcze się zmieniło w tym zielonym zakątku w centrum miasta, mówi rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej Robert Jankowski. Znajdujemy się w Parku Drwęskich. Jest to jeden z piękniejszych zabytkowych parków w Poznaniu. Znajdujemy się tu dlatego, że w ostatnich dniach stycznia otrzymaliśmy zezwolenie na korzystanie z parku. Inwestycja związana z rewaloryzacją parku zaczęła się wiosną 2019 roku. Trwała kilkanaście miesięcy. W parku przeprowadzono bardzo wiele różnych prac. I tak między innymi nastąpiła rozbiórka starych alejek asfaltowych i położono nowe z kruszywa mineralno-żywicznego. Dokonano demontażu oświetlenia. Nastąpił montaż nowych lamp i naświetlaczy. Dokonaliśmy demontażu starych elementów małej architektury, czyli ławek, koszy, leżaków, siedzisk. Zamontowane zostały nowe, ergonomiczne, wygodne dla mieszkańców. Wykonano 2 place zabaw. Dokonano również nasadzeń, które uzupełniły tutaj tą przestrzeń parkową. I tak mamy 30 nowych drzew. Są to dęby, ambrowce, głogi, grusze, klony, lipy oraz śliwy. Mamy 5 tysięcy nowych iglaków oraz małych krzewów liściastych. Koszt wykonania modernizacji, rewaloryzacji Parku Drwęskich to jest ponad 5,5 miliona złotych.
Nie wyrzucajcie nas z naszego domu. Pod takim hasłem pod Urzędem Marszałkowskim demonstrowali dziś pracownicy i opiekunowie podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie. Protestujący nie chcą, by ich zakład przejął szpital wojewódzki, tak zwana dziekanka. Urzędnicy uspokajają, że opieka nad podopiecznymi zakładu jest niezagrożona i proponują kompromis. Nas zostawcie w spokoju. To zdanie najczęściej można było dzisiaj usłyszeć z ust pracowników i opiekunów podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie, zajmującego się opieką nad osobami, których leczenie już się zakończyło, a nie mogą samodzielnie funkcjonować. On bardzo się cieszy. On nie narzeka, że go z domu zabieram, że on tam jedzie. Syn pana Wojciecha od 10 lat jest podopiecznym zakładu. Jak mówi pan Wojciech, jego syn ma tam zapewnioną doskonałą opiekę. Dlatego wraz z częścią pracowników ZOL-u protestował dzisiaj przeciwko przyłączeniu placówki do szpitala wojewódzkiego, tak zwanej dziekanki. Jako do przetargu byśmy z tymi pacjentami byli wystawieni. I przez to jesteśmy oburzeni, bo skoro coś funkcjonuje przez 40 lat bardzo dobrze, nic się tam nie dzieje złego i wszystko idzie w dobrym kierunku, a to coś chce się od razu cokolwiek tam zmieniać. Z pomysłem, żeby dziekanka, której organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski, przejęła ZOL, wyszedł sam szpital wojewódzki. Propozycja zakłada, że w zamian za przejęcie ZOL-u dziekanka odda kontrakty oddziału udarowego i neurologicznego Gnieźnieńskiemu Szpitalowi Powiatowemu. Po pierwsze, dzięki temu dziekanka odda oddziały niepasujące do jej profilu i będzie bardziej specjalistyczna. Połączenie potencjału lekarskiego, potencjału wiedzy dziekanki i ZOL-u psychiatrycznego, który znajduje się po przeciwnej stronie ulicy, ma jakby też bardzo duże uzasadnienie merytoryczne. Po prostu jest to sensowne. Drugie, szpital pozbywa się nierentownych oddziałów. Szpital psychiatryczny nie ma na przykład odpowiedniego zaplecza diagnostycznego, więc do udarówki i neurologii dopłaca. Powiat chce je przejąć, bo bez tego Gniezno straci cennych dla mieszkańców specjalistów. Jeśli nie dojdzie do tego porozumienia, to w tym momencie niestety, ale Gniezno straci bardzo ważne dwa oddziały, neurologię i udarówkę, a chcę przypomnieć, że rocznie przez oddziały przewija się około 3000 pacjentów. Protestujących te argumenty nie przekonują. Sobie weźmie dobrze funkcjonującą komórkę, to nasz ZOL, w zamian za oddanie tych dwóch oddziałów. Przecież sesja nie musi odbywać się nad tym, że pani daje i pani zabiera. Pracownicy obawiają się nie tylko utraty pracy, ale przede wszystkim spadku jakości opieki nad podopiecznymi, nierzadko trudnymi, z chorobami psychicznymi czy niepełnosprawnością intelektualną. Przede wszystkim nas jest więcej tam. My możemy się bardziej, że tak powiem, skupić na pacjencie, bo nas jednak jest w tej pracy więcej. W szpitalu wojewódzkim często jest tak, że na dyżurze jest jedna pielęgniarka i jedna opiekunka na 30 paru osób. Dlatego takie protesty odbywają się od tygodni, ale być może tylko do dzisiaj. Urzędnicy przekazali, że wypracowano rozwiązanie kompromisowe. Dzisiaj to, nad czym pracujemy, to jest pozostawienie mieszkańców, bo oni są dla nas najistotniejsi, w tym samym miejscu, z tą samą kadrą, bo to w ogóle nie ulegało od samego początku żadnej wątpliwości. Wspólna propozycja Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zakłada, że choć dziekanka przejmie ZOL, to prawie wszystko inne pozostanie bez zmian. Jestem gotów jako starosta przy wsparciu zarządu przekazać na okres 10 lat, jeśli trzeba będzie to na dłuższy okres, nieodpłatnie ten obiekt. Ponadto ma być podpisane porozumienie, które gwarantuje pracownikom wszelkie przywileje, jakie wypracowali. Takie plany musi zatwierdzić Rada Powiatu Gnieźnieńskiego. Dzisiaj protestujący mówili, że są gotowi przystać na rozwiązanie, ale ze świętowaniem chcą poczekać, aż pojawią się konkretne zapisy. Piotr Kotwicki, Puls Dnia. W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń dnia to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, życzę dobrej, spokojnej nocy i do zobaczenia jutro. Dobranoc.